Środa 10 marca to Dzień Mężczyzn. Ten dzień zbiega się ze świętem kościelnym 40 świętych męczenników z Sebasty. Myślę, że to nie jest przypadkowy zbieg okoliczności, ale takich niezwykłości związanych z dzisiejszym dniem jest dużo więcej, bo choćby sama geneza powstania, zrodzenia się tego święta, która przypada na 1999 rok i zrodziła się tak naprawdę na końcu świata, bo w Trinidadzie i Tobago to jest malutka wyspa na Antylach, u wybrzeży, Ameryki Południowej. Dlaczego tam, tego nikt nie wie. Ale faktem jest, że od tego momentu obchodzimy Dzień Mężczyzn w 70 krajach świata, tylko że przeważnie 19 listopada. U nas, jak zawsze, jest inaczej i święto mężczyzn obchodzimy dzisiaj. Tu pojawia się kolejne wyzwanie, no bo jak obchodzić to święto? Przecież nie obsypiemy naszych panów kwiatami, więc w dzisiejszym dniu życzę paniom dużej kreatywności w wymyślaniu miłych niespodzianek dla naszych mężczyzn, a panom tego żeby dzisiejszy dzień obfitował w miłe niespodzianki właśnie i żeby był po prostu bardzo miłym dniem.